jakbym w meczu nie grał, to tak bym wziął was, nie? Albo mój tata bał was, wziął, a ja bym został. Jakbym oglądał mecz w telewizji. Bo tam dostał w meczu z tym, z Napoli. Ale ja ci powiem, że z Napoli to ten Kufarak Stella to w ogóle nie pokazał nic, nie? Znaczy z Napoli. No, z Liverpoolu to najlepszy zawodnik na świecie. No nie, zaszył go akurat dwa razy, nie? Ale pamiętaj, że ma dwa mecze za rękę. Ale po co kiedy do końca sezonu, Konrad, ty się śmiejesz, ty przychodzisz do Konradina. Tak co? Twoi koledzy się śmieją z Krawkowy. To nas się śmieją, to dzięki mnie treześ spał. Tak, dzięki tobie. No, nie, prostu... nie ty, tylko Łukasz. No, bo gdybyś... tak to byśmy o 6 wieku. No. Właśnie. Bo my autobus mieliśmy tylko 6:30. Właśnie, panowie. Proszę, proszę, co mają. Nie, wiecie co? Z mojego punktu widzenia to nie ma żadnej różnicy, bo... mnie to kosztowało 15 minut, a was by to kosztowało 1,5 godziny. Czy jak masz tam? No godzinę. Zresztą mój dodatek też wstaje o 5:30. Może nie. Bo 21. No jedną półkę z kawy. Drugą półkę, no to się robić. Dobra, ten kontakt jest spisany. Tak, co oni po prostu z zakładu? Zresztą to zależy.
6, S7, E28. Nazywamy się dalej. Ale ta pozycja w tabeli wcale nie mówi. Ostatnio chciałem poderwać gdzieś tę zaczkowę na polityce, a przez to macie osób miejsce. Tylko bym chciał przekonać wydanie i na to uderzyć. Co? Dobrze, dobrze. A u mnie tylko działa, jak powiem, że nie działa. Zawsze w tym samym miejscu. Okay.
Tak, mają zbyt wąski zespół. Niech wypada od tych zawodników, mają różne. Prawda, zależy też jak. Jak Wiedźminie. Ale to jest moje. Grałeś kiedyś w Gothica? Nie. Ale ty grałeś kiedyś w Gothica? Nie. Wiesz co? Co? Czy to jest Gothic? Nie. Czy to jest taki klasyk? Chyba z moich czasów. Thank you.
twardej półdeszki z linkera? Ty? To od DC taki serio. Bobek wygląda. Wiesz, to jest Bobek? Nie baskowo. Miałbym intro, nie? Nasz nie intro, tylko trailer. Musimy się zgadzać. Gościa, który wymyślił to piosenkę. The prince was born. His name was Salah. One day he'll be king. It's his destiny. Salah is the king. Salah. Przejechanie 800 metrów, jedź, który był straszny. Bo lubię Masalaka. Tak, tak, tak. Tak, tak.
grupa wygląda, jakby mógł być kibicem Arsenalu. Ja? No. Wiesz co? Wiedziałem właśnie, powiem, nie? Abiturienci. Wtedy bardzo jak sobie myśli, powiedziałem, nie? To znaczy, no to są maturzyści, tylko że to są ludzie, którzy przystępują na tego do matury, ale tłumaczę w ekologii, nie go się zapyta. Ja niestety nie wiem. Ty się wypatrzysz. No już wiesz. Czytam książek. Znaczy, ja 2 godziny temu się obudziłem, nie? Ja się obudziłem o 6:00. Tylko na zwrot o 180 stopni. Następnie to przejechamy 200 metrów. A my jecie się? Krono? Znaczy, po meczu ja się nie myję, nie? A po meczu, jak na przykład jutro jest trening. No tak. Wtedy się nie myję. Konie chodzą, nie? Wyca. No, wygląda jak komunistyczne miasto. Czy, no, tak, jakby to był PRL. Wysypiesz, no, masz tam takie błyseczko? Tego osiem się napiłka.
Jak on ostatnio mówi na treningu, że wybiera bicherię. Albo bombochenę. Przecież mi to tak jest, to jest też masakra. Najgorsze jest to, że teraz Jacek mówi, nie wiem, żeby na mnie tak mówili w szkole i nie wiem, że ja się mam bombsztań. Albo się mam bombelda. To jest takie irytujące. Skąd on to bierze, to nie wiem. Już nawet bardziej mi się podoba Wolfgang Tauk. Wolfgang Amadeusz. Nie, bo to jest taka historia, że ten, że ten mówił, że w Olimpiku to nie mamy żadnych Polaków. To był ten, Dave. A, był Dave. A wy znacie historię z Davidem? Nie. Był taki David, on przyjechał z Anglii, tą stroną, nie? Transfer z Anglii. On tak na wakacje potrenować, nie? No i osób do niego po angielsku napierdziela. My do niego po angielsku gadamy. I się okazało, chyba pomyślał, że on po polsku gada. I ten głos został załamany, nie? Który się powiedział, ale ja mówię po polsku. David, powiedz coś po polsku. Jak ja im powiedzieć, że ja tego angielskiego nie znam? Tak. Nie mam na kartę angielskiego dobry. A mam w ogóle z Anglii, to jest taka inna kultura piłkarska. Jak my jedziemy do Ustki, nie? To oni pewnie jadą z jakiegoś Leeds do Southampton. Jako Liga Pomorska. Jakaś tam. Nie? I tam normalnie przyjeżdżałem autokarem, taka wiesz, tego typu różne co my. Mają rozwieszone rzeczy, nie? Że korki i tak dalej. No bo od Davida. A po polsku czy po angielsku? O? Nie, bo widziałem zdjęcia. No, opowiadał ci po polsku. Sami zapisali jeszcze w garniturach. Nie, tak to nie. Ale opowiadał to po polsku czy po angielsku? Po polsku, po angielsku bym nie zrozumiał. Ja nie rozumiem angielskiego za bardzo. Nie, no, tylko no, to jest bardzo ważne, że się mówi na angielskim. To jest nasze, no. Nie, no, tam chyba wymyślał ten sport, tak? No tak, mi się wydaje. W Polsce też jest to sportem narodowym, właśnie na nasze stadiony piłkarskie. Tak, no, tak. Na ten mecz chodzi 5000 osób, okej. Okay. A wiele mniejszych części ludzi się na ten sport. No, raczej nie są tak, ale nie chcę się mieć. Ale tak naprawdę tylko trzy kraje grają na poważne przedkówkę, czyli Polska i Brazylia i ktoś tam jeszcze. No, tylko trzy kraje. Tylko nożą to co najmniej 50. Do nas żużel? Nie. To jest kręcenie się w kółko o tonę. A w piłce to jest bieganie z piłeczką. Nie, co? Takie inaczej. O, dzisiaj gra z nim Liverpool. KFC versus AFC. Dobra. Zawsze. Bardzo. Numer Polski. No, to jest jak błyskawica. Dobra, ale
mogliśmy dać właśnie 4 dni. Wiem, Adam, ale postanowiłem, żeby ten numer został już zablokowany. Jako numer legalny. Zastrzeżony. Próbuję was rozbudzić, panowie. To będzie jakaś 5 minuta meczu. To nie za bardzo, żeby ci tam czerwo nie wjechało jakieś na początku. A ty jak się rozbudzisz, to już całkowicie. Właśnie, żeby się nie rozbudzaj. Coś, to wy z, nie wiem, z Lęborkiem. Ale, nie. Ale jak coś, to wiesz, nie boli, zawsze może zagrać. Właśnie. Ja też tutaj i tak sobie sam jak derby robię, bo sobie biegnę i myślę, a fajnie będziesz się zrobić. Nie no, ale w Chojnicach to... W Chojnicach to jeden gościu irytował, że bardzo chciałem to przejąć. No tak myślę, bo przecież mnie obrazy też nie lubią. Robisz jedną rzecz źle, bo ty się od razu odwracasz tyłem, pokazujesz numer sędziemu po każdym faulu. Tak. Od razu się odwracasz tyłem, nie? I po prostu wszyscy widzą twój numer, a masz charakterystyczny, to jest 13. No bo to jest nie w sensie dla przeciwników. Także nie pokazuj i kurczę, no przodem, tak, rób swoje, ale wiesz, po cichu, nie? Wtedy sędzia myśli, że jesteś numerem 1-2. Tak? To jest duże? Proszę, 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 proszę. No jest. Co? A, no tak. Lewo obrąbę. Oni mają chyba tylko jedno. Jedno grają i sami oczy i nie. Będę fanem jak trener Pawełek powie. No to siedmi. O jest. No ale to co? Ja nie mam kiwkę, nie? Jakieczki będę. Wyprzedzenia to masz. Szybko te, te odejście na pierwszy krok. Ja mam nadzieję, że kostka będzie grała potem 3 pi 2, będę miał dwóch na sobie, a ty wtedy będziesz się wracał do chyba z przodu na wypadek jakby kurczowego. Tak. Jeszcze jakiś środkowy pomocnik sobie na bok, że to jest. To jest super. Akurat, mi się grać. Akurat tak się działo w meczu, jak zszedł ten Tomek, nie? Bo my mieliśmy zszedłeś, nie? Mieliśmy spokój, nie? Bo tam mieliśmy... jak się nazywa? No tam, bo ja się już podzielić. A tak, no o Jezu, no. Ślistego, nie? No, 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 myślę, super. Że tak sobie no, ale dzisiaj Rafał nie chodzi, babcie. Czekaj, ja powiem ci skład. Tak, Rafał będzie grał też. Ale ci powiem skład. Słuchaj. Ale nie wiem. Słuchaj.
pracuje się siatką nogę i uznałem, że nie przestaje. Nie, nie. Bartek, myślę, że ja cię ja lubię siatką nogę. Tak, Bartek. No, no. Jezus Maria, znowu przyjeżdża po sobotę na siatką nogę. Dobra, ale na serio byłem na 15-14 lekcje. Na 15-30 miałem wyjść. Tak tydzień temu robię. A gościu nabijał po prostu 40 minut do wyjścia z sali i miałem 1 minutę. Do niego podejść i zagadać. Miałem jeszcze 23? Którego wygrałem z drugiego tego kierowcenia? Znaczy? Paweł to gadał o tych sparingach już od, od 3 lat, jak mam przerwę, że zrobiłem sparing, to nigdy nie zrobił. Ale bo to jest ale coś to takiego, nie, że on chciał. No. Bo to trener Paweł to zawsze gadał to, że no, on jak sparing, że pitnie, więc staram za to. A on powiedział, że ten tylko chciał. Bo powiedział, że fajna odcinka, a oni też mają bandę. No spoko, tak te ludzie sobie zagrać. No spoko, ja lubię tylko, że będzie w sobotę. Nie, to jest za nim sobota 17. O Jezu, weź, nie, no, w sobotę 17 w Gdyni, daj się spokój. Sobota 13 jazda. Moje zdanie sobota 11, natomiast wtedy będę w formie z gadania. Moja ulubiona to jest niedziela 17, nie? To jest moje ulubione, na Troguta. No tak, moja to jest niedziela 20, już nie ma. Co? Moja to jest niedziela 20, jak? Ja zadziałał na nas to. A w tym no to jest to. Nie po to lepiej działać te zdjęcie tego skina. Tego nie ma. To jest głowę. Pierwsze, że na naszych ławeczkach te zdjęcie. To się wyglądałem. Na polu? Tak. Widzisz? Przestajesz. Ja przestajesz patrolować, to dobra. To trochę już. To jest Kuba Kiska. To jest ten, co z ekranami grał w przeciwko na Jaguarze. A ten? Ten dobry? Tak. Nie spuszcza. No, no wiadomo, nie. Każdy dobry zawodnik spuszcza. Bartek, ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś spuszcza i był słaby. Poza Olafem. Co? Taki w okularach. On grał w Konradzie kiedyś, był taki głupi. Ale że on jako jedyny miał buty ze skarpetą. Nie? Nie wiem, to jest tragedia. No co, chyba musi być ten, stawka jakoś, nie? No, na przykład miejscowy nigdy nie zabrali, bo mieliśmy miejscowy w styropianu. A to standard. To się nazywa dorastanie. Jeszcze pewnie brak kultury i śmierć po prostu.
się nazywa dorastanie, Bartek. Nie zawsze porządek. Na naszych miejscówkach, czyli na rurach, też już się pana są dzieciaki. Ej, to jeszcze gorzej, bo z Ukrainy. Nie, bo się odejdę. Trzeba i piątek, nie wiem, zamykam na sklep. To w sobotę. Ja widzę w środę. Właśnie ten chodzi do liceum. Ale on chodzi do liceum. No, no. To jest polubane, że 07 chodzi. No, 08 są. Chłopak mojej siostry ma brata, który chodzi do 7 do mnie. I dopiero się dowiedziałem o tym, gość, w jakim jestem. I mój Piotrkowi, co robię w szkole. Mówi, że chodzę z kapturem i słucham muzyki zawsze. Bo chodzę z kimś jakimś starszym. Też tak masz to robić. Jak widzisz kogoś młodszego, który na przykład teraz chodzi na pierwszy liceum, to się wydaje, że ty będziesz dwa razy starzej. Tak, tak. I dosłownie jak patrzę na moje zdjęcia z pierwszej klasy, to wiem, że wyglądam starzej. No właśnie, też tak. Przecież oni wyglądają jak takie NPC. Ja mam gościa w szkole, który jest niski, nosi rurki, ma takie koszulki typowe z pepko i nie ma mutacji, nie? I on jest pierwszy liceum. No. Ja i on normalnie ma taki głos. Ja też mam takiego jednego. Tu masz bazę i normalnie wiesz. Ale gorsze jest to, że mówisz, że rozbrykane dzieciaki są strasznie. Z pierwszych klas. My mówimy, żeby im robiła kartkówki. No i ona co drugą lekcję robi im kartkówki. Tak powiedziałem. Rozsiadam. Nie wiem, no to jak to mówić. No co, każdy musi to przeżyć. My też mieliśmy kartkówki co chwilę w pierwszej klasie. Zresztą dalej mamy. Bo wychodzi, no bo ty chodzisz do dobrej szkoły, czyli do jedynki, a ty chodzisz do jeszcze lepszej, czyli do drugiej. Może wy po prostu jesteście nadal rozbrykani? Nie jesteśmy. Właśnie, ale to sobie jesteście nie wychowani, U nas na lekcji jest cicho, mało tego, w związku z tym, że znamy swoje prawo, nie dajemy sobie podmiatać. Na przykład nielegalne jest to, żeby zabrać nam telefon, na co się spodziewamy. Tak, i wymujesz telefon na łapie i ściągę. Nie o to chodzi. Ściąganie też jest nielegalne. Przepraszam, ale te prawa i tak nie działają. Co? Prawa i tak nie działają. Działają. Znaczy, jak masz upartego nauczyciela, no to polecasz się, zawsze się kłócić z nauczycielem i zobaczysz, co ci zrobią. Znaczy, ja się nie kłóciłem, ale nie z mojej klasy się nie raz kłócić. Po prostu się działo, kupię. Pisaliśmy 20 minut w sprawie, bo kłócili się właśnie być w sprawie. No ja masz już dowolę, to już nie. Znaczy, ja nie mówię, że wszyscy zabierają, nie? No u mnie z mojej klasy. Pan Marcin to pozwala nam w ramach kalkulatora używać telefonu, nie? Tylko akurat ja wyciągnąłem tradycyjny. Użyłeś pieniędzy baterii. Już nie miałem szans. Na światło pewnie, no. Już nie miałem szans. Ale i tak chodzi z pozycją. Zostałeś tam prawie półtorej godziny. Czysto przyjeżdżasz. Tak, bo ja tu w środku się tak wygodnie siedzi. I kiedyś przeszkadza, może na piechotę iść tutaj. Nic nie przeszkadza. Nie mogę chciać zasnąć. Tak się cieszę, że ja. Jechaliśmy tym autokarem półtorej godziny. Nie, i tak dalej. Potem jak wracaliśmy, się okazało, że mamy pół godziny pojechać na Bolta. Okazało się, że mamy 40 minut opóźnienia, a on jeszcze nie jest. Nie umyci, spoceni i tak dalej.
chciało przyjąć. Tak, pamiętam, jak kiedyś jechaliśmy z tego, z Darłowa pociągiem, to będzie ekonomicznie taniej. Znaczy ekologicznie i ekonomicznie. Trener to jest znany ekolog. Tak, no. W ogóle jest znany na Pomorzu, nie? Tak. I on ten, i jedziemy, no i my nie jechaliśmy takim, wiesz, nowym. Jechaliśmy takim starym. Tak. Bez załatwionych miejsc. Spłacenie, bo jeszcze trening mieliśmy, a nikomu się mieć nie chciało. No to przyjemne, co? Jeszcze na jednym takim... No jeszcze na jednej takiej ławce był z 7 osób, nie? I to jeszcze, że tak powiem, nie każdy był z drużyny naszej. A ludzie też śmierdzieli strasznie, bo tam klimatyzacja nie była, było 300 stopni, nie? Na to. Fajnie tak się przykleić do tej osoby. Tak. Bo tak gorąco mogę się jeszcze co zrobić tu, nie? Tam na podłodze. Dobry humor, może co bardzo? Tak. Ja jestem przyjemny na tym. Dzielę się o tym bardzo. Tomek ma taki sam numer, nie jak kod na samochodzie. Nie, tak? Ponieważ tak, on tego się... niebieskiego wywalił, że zigzag płatki wtedy nie wygrał wyścigu. Proszę. Bo on przypomniał sobie, jak ten Houston się rozwalił i tak. Zatrzymał się przed stawkę. Tak, i wtedy ten Marek mówił. A, ta scena rzeczywiście. Tak, i wtedy wrócił potem tego rysowe płaski, a Tomka Maruchę nie kibicował. Jak rozeszł kibicował? Nie zagolubię. Skoro to zacznę w bicie. Jeżeli gram z kimś w środku kratu, no to jesteś jak wiesz, mentalnie go 100 bardziej razem. Jak Firmino i Coutinho. Jeszcze razem dali. No to było razem tam. Właśnie. Tomek na prime Coutinho. Prime Firmino to był taki gold, że on strzelił gole na asyst, miał 45 minut. Ale nikt już tego nie pamięta, nie? To było z 4 lata temu. Wieki?
zawsze taka mgła. Przejechanie 400 metrów, skręt w lewo na rondzie, trzeci zjazd, 6.28. Skręt w lewo na rondzie, trzeci zjazd. Przejechaniu 600 metrów, przejedź przez rondo, drugi zjazd, S6E28. Przejedź przez rondo, drugi zjazd.
6L28 przez 5 km. Przejechano 800 metrów. Jedź do przodu. 6L28. Do przodu 6L28. Jedź 6L28 w kierunku Szczecin przez 14 km.
temperatura spadła o 3 stopnie, było 6. Jaki? Słowiński. Słowiński. Nie jest oczywiście, że słowiński.
przejechaniu 400 metrów przejedź przez rondo, drugi zjazd, 6E28 w kierunku Szczecin. Przejedź przez rondo, drugi zjazd, Jana Pawła II. Przejechanie 350 metrów, przejedź przez rondo, drugi zjazd, 6E28 Jana Pawła II. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Krótką przerwę. Zrobimy krótką przerwę, tak? Co? Przerwę. A, przerwę, dobra. Jak do toalety na przykład. No tak, ja chcę do toalety. Na przykład. No. Ja bym chciał. Taką szybką dwójkę pierwszy tam. Czy ten tu jest zjazd? No ja mam banany, może banany. O jejku, ale... Za mały. Ale dziękuję bardzo za pozycję. Ja piję. Nie, kiełbasa. Kiełbasa? No wurst. Jeszcze może musztardę, co? Nie, ale ja jestem wychowany... Adam, zdrzucił się, jesteś ten... Gruby. Ja jestem... Właśnie, no wurde, nie boję. Ja jestem stary... Litmus fakt. Ja jestem wychowany na buście, nie? Panowie, zapięcie? Oczywiście. Dobra. Jeszcze bo nie były trenerowane, jakby Bogdan. Oj? Bogdan. Mówiłeś kiedyś na pana Bogdana Bogdan. Tak, mamo, ale to na innego pana Bogdana. Ja wiem! Nie mówiłem na rybki. Mówiłem Bogdan, pokaż pójdę. Mama to opowiadała z 1000 razy. Bo pan Bogdan był ryby w stawie. Chciałem zobaczyć te ryby, no i mówiłem Bogdan, pokaż pójdę. Chodziło Bogdan, pokaż ryby. Mówiłem Bogdan, tak. Nie, ty się pytałeś, masz pipki? Co? Masz pipki? Bogdan! O, gdzie jakiś na nas pustki? Nie z tej strony. Czy może 47 stopni, to się w krótkim rękawku? Jaki NPC? Może zimne kubiele będzie. Nie, no to był NPC. Potem kawa, a u ciebie najpierw kawa, potem mleko. No tak, tam to by było.
proporcje te same. Nie no, Michael Rosen jakiś status. Dobra. No, głupio, no ja też nie lubię Michaela, no. Ja najbardziej i tak Franki nie lubię. Relacja Franklina z Nomorem była najbardziej chodzą. Ja to było typu... O, mainboard. Uważaj, żebyś papieru nie zamknął. Ale ta ruka, ta no, ruka odważa to jest samochód. Wiesz co, nie czuję, bo jest gorący. A, no tak, bo jak jest coś gorący, to wiesz, że smaku. Tak samo jak jest zimna. Słyszałem. To co? Jak się... I don't feel too well.
wcześniej, bo ciężary trenował później. Zaczął od lekkiej atletyki, ale zawsze tego miał oparcie na sztangę. Potem odszedł właśnie... Oparcie na wycisk. Tak, odszedł i zaczął właśnie się realizować w tym, no i z sukcesami, nie? Nawet wypadek samochodowy. Zniweczył wszystkie plany. Tak z daleka, jakby tak oświetlone było.
Ford. Dobra, to miłego dnia, miłego tam nauki. No papa, dzięki za telefon, no papa, hej, cześć. Przejechaniu 400 metrów przejedź przez rondo, drugi zjazd. Przejedź przez rondo, drugi zjazd, widzisz znowu. Chyba cię język złapał. Ryzikowo.
radziką. Słupsk. Mhm. Tyle znaków, Jezus Maria. Ile no, tam było, to, po prostu, jak, ale jak, ja znaków. Ja nie wierzę. Mam wtedy było, no. Weź to człowieku, kurde, jedź spokojnie, nie? Przejechaniu 350 metrów przejedź przez rondo, drugi zjazd, Gdańska. Przejedź przez rondo, drugi zjazd, następnie po przejechaniu 400 metrów skręć w prawo. Akurat na potoczyli, no. Przejechaniu 300 metrów, skręć tak, w prawo, tak, 213 w kierunku Burck.
byłem tu kiedyś. Słupsko? Tak, tutaj byłem kiedyś. Za tamtym urzędnikiem byłem, tak, nie wiem. Skręć w prawo, Sierpinka. To swoje rodzinne strony. Chyba go zida im wykać. No, to jest jakaś czerwona dzisiaj. Ze śnieg rośnie. Ja specjalnie go zida będę ten typ tak dał. Na wodę, wodę. O, dobrze. Tak. Ja można na prostym wjechać w kolano. Przejechali 300 metrów, skręć w lewo na rondzie, trzeci zjazd, Tadeusza Kościuszki. Skręć w lewo na rondzie, trzeci zjazd, Tadeusza Kościuszki. Po przejechaniu 250 metrów, skręć w prawo na rondzie, pierwszy zjazd, Mikołaja Pekarnika. O, widzisz, zobacz, tu jest. Skręć w prawo na rondzie, to święta? Pierwszy zjazd. Patrzcie, ile choinek ma. Już święta normalnie naraz. Zamiast ten, jak to się nazywa. Ciekawe, w momencie,
tak że przejechali 350 metrów, przejedź przez rondo, drugi wjazd, 21, gotowa. Zgadza się, Łukaszu. Przejedź przez rondo, drugi wjazd. O, tutaj? Znowu? Masz ten mok? Tak, mam. Musimy się przesokupić, tak samo jak ochraniaczek, tych jeszcze nie znalazłem. W sensie jednego. Pewnie Rabcia ma. Nie no, Alan mówi, że cię weźmie. No tak, ale Rabcia pewnie ma mój ochraniacz. Bo w momencie, no tak, gdzie no Robert... obok niego mi zginęło. Robert jest stary złodziej, nie? No. Przecież skąd ma pieniądze na Ricky i Owensy? Jakoś Roberta gdzieś nie będzie, nie? Nie, nie, jak nie będzie. Już zbierał na buty od projektanta. No wiesz, on ma buty za 2,5 tysiąca, nie Robert? No serio? No ja wiem, że mnie raz chyba na trening. On chodzi w nich do szkoły, w tych klikach. On ma takie drogie buty? Tak, za 2,5 koła, no. O kurczę, nie widziałem, muszę zobaczyć. Ricky Owensy. Ale zarobił pewnie. No. I buty sobie kupił? Tak. Pewnie. Też by sobie kupił. Ja bym też sobie kupił. Jedź. 21, gotowo, przez 14 kilometrów. Tu musisz zarobić. No. Święta zaraz. No to no, przed świętami święta, zarobisz. To jeszcze moje imieniny. No święta, żeby czas spędzić. O 17 na wieczerze. Pytacie, czy sobie nie dajemy butów na zajęć? No nie, dajemy opłatę. No właśnie. Bo poniedziałek trening. Mam nadzieję, że będzie. A idziesz do tego, do Goodlucka? Gdzie? No to na... Nie, nie. Nie, chłopie, mi się nie... Nie, wiesz co, ja aż taki bogaty nie jestem. Zero. Zielone. Jedziemy. Zielone. A i to pokazuję od razu, ile będzie trwało. Super. Włynkowsko. Fajne to, fajne nazwanie. Przynajmniej wiesz, to... Pustka. Też ty tak to pewnie trwa zawsze 2 minuty, ale przynajmniej... W tej pustce to są usta? Pusteczka. Pustka. To są pustka małe. Będą za ulicę biegać z takimi ustami. Taka to. No co, bo z pod pachy gdynianiną wali śledziem. A nam bursztynami. Bogactwo. A w Pruszczu już nie powiem czym, nie no. Czym on? Mogłeś poczuć ten zapach przed meczem z Gdynia. Młody Bidzi. Tomek, byłeś ten spalony, ale nie odgwiznałem ci tego spalonego. Ostatni raz tak się. A Bartek rzuta. Tak, i błyseczkę nawet. Czekam. Kiedyś to jeszcze głowę nawet grał u nas dużo. Teraz nawet się do Lechii nie łapie. No. Wielu piłkarzy przewinęło się przez ten klub. Mateusz Podorzalski na przykład. On gra, ty, ale... Wczoraj seria odgrywała, tak? Możemy go nie lubić, ale on gra w tej trzeciej linii. Czy nie? Co? Czy gra w trzeciej celiotka, to jakiś poziom nie? Jest. Celiotka gra w tej. No właśnie, nie wiem. Grała wczoraj celiotka? Nie wiem. Pewnie grali o 12, ja miałem korepetycję. Ale jak i tak, jakoś tam w dole tabeli, co? No na zacięcy są. No nie, myśmy wczoraj mieli już. O, podobno jeździ
A pan wybrał lewą bramkę. A no w sumie tu nie ma miejsca, żeby przejechać. Jest, jest, zobacz ile jest miejsca. Nawet ktoś pojechał. On podobno kiedyś ten, na wstecznym jechał na obwodnicę. Tylko? Nie, bo on normalnie jedzie z prędkością jakby na wstecznym. To co to dopiero na wstecznym ile by jechał? Na wstecznym on stoi. Prawie mewa na mnie gówno zrobiła. To byś miał szczęście. Tak, już zrobiła jakieś mi na mój telefon. Dosłownie szedłem, tak telefon miałem i gówno, nie? Na ekran. Całe szczęście. Co szczęście, że na ekran, a nie na głowę na przykład. To był koszmar. Koszmar z ulicy Troguta. Co oni dobudują w tej pustce? Wiesz co, chyba tą drogę przebudowują. Chyba tak. Raczej chodniku się nie dowiem. A widzisz, tu strzałka nowy. O, i to jest w porządku, nie? Może tam ukradli strzałkę, wiesz? Zobacz, tutaj dać. To musi. Budżet na jedną. Bo tutaj też nie było wiadomo, czy to ostatnio się sprawa. No, jechał jakiś... do ustki. Mówi, co tu się dzieje, wziął ze sobą ten. Poprawił oznakowanie. Ale w ogóle to taka historia, jak byliśmy dziećmi jeszcze. Bo pierwsza liceum to była. Byliśmy z kolegami na ósemce. No i tam takie znaki były, nie? Na rowerowy, na egzamin, placu. Nie? Na placu. No i było otwarte okno w szkole. No to wzięliśmy znak stopu i włożyliśmy tam ten znak. Do sali jakiejś. Pamiętam, wtedy uciekliśmy i tylko czekaliśmy tak, czy pani sprzątaczka coś tam. Sprzątaczka weszła. No to chodzi o drogę rowerową. Ten, patrzyła się i się chyba wkurzyła. Pracy nie przyjrzał. Ja, dziećmi byliśmy. Dobrze, teraz widzę, że teraz mi poważny człowiek. Bordek, ja teraz siedzę w domu i oglądam mecze. Gdzie my jesteśmy? Bedlino? Cztery miesiące. No to cztery miesiące zmądrzeli. Musimy czytać księgi jakieś. Nie sam się. Księgi mądrościowe. Ja też robię. Żaden jestem na... Ponieważ ja zasypiam. Jestem na tym samym poziomie intelektualnym co Bartek 3 miesiące temu. No tak. Nie jest to zbyt wysoki poziom. Ale wiesz, to dlatego, ponieważ 3 miesiące później jesteś już na wyższym poziomie intelektualnym. Tak, jak Bartek z polskiego. To się uzupełnia właśnie wtedy, bo ja z matematyki mam taką wiedzę jak ty z polskiego. No tak. Znowu? Co oni to kurde? I teraz tak, generalnie obowiązują nas żółte linie, nie? Mhm. No właśnie. No właśnie. Czego się... O, koń! Dobrze, że kierowcy przed nami wszystko wiedzą. No. Koń nie wiem czemu, ale wracał z Troguta i się z nim nie przywitałem. Bo jeszcze się tak nie kojarzyliśmy dobrze. Ja tylko o ciebie pamiętałem, bo byłeś najwyższy wtedy, jak jeszcze tak, 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 znam tę historię. No i że powiedziałeś trenerowi, żeby... Tak, sprawdził się i cię skosiłem raz. I Jezu, jak sobie pamiętam. No. Jak się tak zapędziłeś w granicy. No wiem, to też. No teraz jak na mnie patrzysz, Bartek, to co? Ukraińiec czy Brazylijczyk? Wojtek teraz mnie jedzie. Brazylijczyka tam, wiesz. Co? Jedzie Wojtek za nami? Zamówię wszystkie walory. A. No właśnie. Się wszyscy spotyka. Korb. A. No, no tak.
pomachali i dlatego... A, no dobra, dobra. Pozdrawiam. No ja pokazywałem, jaki robię na rozdrób, nie? Tak, bo normalnie przecież jak patrzysz dwójkę, to na kropki, jak dwójkę, to na drugie. Że kiedyś tak mieliśmy, że jedna ręka to była krótki, dwa drugi. Dobrze, teraz też tak mam. No teraz po prostu jest jak leci. No to jak w niedzielę pracował, wtedy za czasem za tym nie pojedzie. Prosto. Ulica Słupska, nie dobrze, że Słupska, mieliśmy też jeszcze Słupska. Wpuszczujemy ulicę Kruszczeńską. Ale jest Gdańska chyba w Puszczu, nie? Pewnie jest. Mi się wydaje, że na pewno jest Kępurowicza. Czy jest Kępurowicza, Orzeszkowej, Zajowskiego. Jest Kępurowskiego. Ja na Orzeszkowej. Tak? Gratuluję, Bartek. Jesteś bardzo... A wiesz, że Bartek jest mój... Jak stwierdziła pizzę, to ci wysłałem film, żeby się to zrobił. No, też będą. Fajno, że najpierw byliśmy z tymi... ze Sosnowcem, a potem z Baranem. Tak. To wtedy bramkę strzeliłem z głowy. Nie pamiętam. Wygrywaliśmy 3-0. Pamiętam. A oni w ogóle mieli takiego farta, nie? Że nie wiem, że z dupy bramki strzelali. Nie wiem, ale to byli tacy chwale. No byli. Ale Jądras był mądry. No oni byli całkiem inteligentni. Nie, oni byli bardzo inteligentni. Oni byli serio mądrymi ludźmi. Nie tak. Zdarzyło mi się z nimi rozmawiać. No ja nawet z nimi rozmawiałem. I doszedłem z Jądrasem takiego wniosku, że im więcej deszczu na świecie, tym mniej deszczu na świecie. Ale przemyślenie ma bardzo ciekawe konkluzje. Ale bo to jest prawda. Jakby nie patrzę. Ale rozumiesz, co tym chodzi? No bo... Wody, wtedy wody nie mają, nie? No patrz, im więcej deszczu spadnie na świat, tym mniej deszczu... Spadnie później. Ale to nie wiem, czy to tak działa do końca. No, nie wiem, załóżmy, jest 2023 rok, za rok ma być koniec świata. No to przez 2023 lata, plus jeszcze przed naszą erą, no to chyba więcej padało, nie? Niż w jednym roku. No chyba, że będzie jakaś taka ulewa, że ten, nie wiem. Czy... No robią. Ta droga, jak jechałem do tych. Walne tam to po prostu dramat. A Ustka to już jest miejscowość taka wypoczynkowa. Mm. Trochę też. Oprócz tego, że są rybacy, to jeszcze są turyści. Ostatni będziemy używać. Ej, to by było zabawne, jakby tak wyglądało, nie? Jeszcze raz, dwa, trzy, super striker. Zimowiska. Jakbyśmy mieli drużyny typu sułtani, zimowe czołgi, nie, stalowe czołgi. To były ci, co oni grali na Syberii. Tak, no. I oni normalnie jak mieli korki i na boisku był lód, oni się tak ślizgali jak na łyżach. Wybitna bajka. Kim był wysiadany, jak ktoś się wyjątkał? Gifki Rasta. Myślę, że Ema to dobra. Gifki Rasta. Gifki Rasta. Nie, Gifki Rasta to ten, to Tomek, nie? Luźny Joe to ten, to jest ściana, a już na ciebie tak mówiłem nieraz. Skrętny Tygrys to Wojtek. A ten, Lotki to jest ten wielki bo. No. Lotki to jest wielki bo. No tak, no. To co u niego, tak, u niego to mega pasuje. Łukasz to jest Sokole Oko. No bo ja mówię. Czekaj, luźny. Ale co się wyjść, a Maciek coś Ej, no
pasuje. Dosłownie. Idealny system. Nie wiem czy. Nie będzie dzisiaj Maxa? Nie. On tak to pewnie ma wycieczkę, nie? Zresztą wszedł na Maxa. Nie no, będzie. Oby. Ja go lubię, tylko mi kurde dwa razy miejsce zajął już moje. Czyli co, jeszcze raz to nie powiem. Nie, już ten. Jak to się nazywa? Już jak on był przyszedł, który ma treningu i już na boisku, to jego torby kulturalnie, tak powiem. Zsunąłem, ale powiedziałem mu to jakbyś, bo on powiedział, że okej. Okay. Co bym w sumie nie kupił? W Warszawie nie hodują. Kurwy, w Warszawie nie hodują. Ciekawe skąd są te. No ciekawe. Po 2 miliony mieszkańców. I pełnia trybuny na leki zawsze. Ej, ciekawe czy nas można dać na kupon. Celiotkę? Nie, ale czwartą ligę może być. No, więc może jak najpierw na czwartej to będzie, że Adam Bauer strzeliła. No to ja Rapalą może postawię. Tak? Teraz postawię. I co, ile wygrałeś? No nie wygrałem, bo inne mecze. Zresztą ty nigdy nie wygrałeś chyba. Jak? No a ten, jak ty postawiłeś na Liverpool Watford i przegrali. No dobra, no, masz wtedy 300 zł. To Jezus, chłopie, nie? 300 zł. Ja. Ale mój brat poprosił. Po przejechaniu 350 metrów. Jeszcze nigdy nie wygrał? Pierwszy zjazd 21-203 Słupska. Znam jeszcze drugiego wszystkiego partia. Tak? Co ja chciałbym? Przejedź przez rondo. Pierwszy zjazd. Tak? W ogóle zrobić album i nawet wejść tylko na 45 minut. Wiesz co? Myślę, że tak, zaakceptowałbym tak. No tak, w sumie byś tyle pieniędzy zarabiał, że... Jest to błysteczko, nie? No myślę, że w porównaniu do meczu Olimpii Kęta Ludzka to jest... Ale musisz mierzyć siły na zamiary. Nie mówię, że z ciebie nic nie będzie, bo może wyruszę z ciebie. Może z ciebie wyrośnie jakiś kamień, co nie wiem, czy jest fundamentowy. Czy kiwior? Albo jakiś taki, wiesz... Nie wyrośnie, Adam, bo nie chce się tego nabrać. No to... Aha, no tak, to się nie jest. Wszystko. Kesy, tak. O, no. Albo buszkę. Nie, buszkę stała. Nie, Girodry. Czy Rodrigo? Kesy, albo Zakaria, może. Rodrigo, no? Też może. Albo Fabinho. Ale po tym się zmienisz, w debiu, nie? Tylko, że nie... nie tylko, że nie, taki okręgowy tego. No. Tak, który nie jest luży. Tak, nie jest luży. Polski na pewno. Słuchaj, nie mistrzów. Nie, to jest okej. Po przejechaniu 150 metrów. Nie, Leon jest ty. To jest Leon. To jest Leon.